W dzisiejszym wideo chciałbym pokazać Wam bardzo ciekawy pomysł na zarabianie pieniędzy w sieci. Są nim domeny internetowe. W filmie pokażę Wam aż 8 sposobów na zarabianie dzięki domenom internetowym. Jak więc można na nich zarobić? Czy potrzebujemy specjalistycznej wiedzy, aby zacząć? Ile możemy zarobić pieniędzy dzięki tego typu pracy? Wszystko to i wiele, wiele więcej w dzisiejszym odcinku. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. Wiele osób zastanawia się, w co inwestować pieniądze albo jak zarabiać w internecie. Do głowy oczywiście przychodzą różnego rodzaju pomysły, jak choćby inwestowanie w giełdę czy kryptowaluty, tudzież handel online. Dziś chciałbym pokazać Wam nieco inny pomysł na zarabianie przez internet, który jest bardzo ciekawą alternatywą dla lokowania naszych pieniędzy, a nie jest on szczególnie znany w głównym nurcie. Jest to zarabianie na domenach internetowych. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele możliwości oferuje nam taki model zarobku i w dzisiejszym materiale chciałbym porozmawiać z Wami właśnie na ten temat. Domena internetowa jest adresem strony www, na której to znajduje się dana platforma internetowa. Jest więc to swego rodzaju miejsce zamieszkania każdej strony www. Każda domena internetowa jest unikalna, co oznacza, że w całym internecie znajduje się tylko i wyłącznie jeden adres o takiej, a nie innej nazwie. W związku z tym, na przykład domena allegro.pl jest tylko i wyłącznie jedna, co wcale nie oznacza, że w sieci nie znajdziemy stron o nazwie allegro.pl, Allegro Online czy też innych. No dobra, ale jak możemy zarobić na tego typu domenach? Sposobów jest naprawdę sporo i w tym wideo pokażę Wam większość z nich. Pierwszym sposobem na zarabianie na domenach internetowych jest zwykła rejestracja domen i ich dalsza odsprzedaż. Każdy z nas może wejść na dowolną stronę rejestratora domen, taką jak na przykład az.pl, nazwa.pl czy też portal, z którego korzystam ja sam, czyli AdHost, założyć darmowe konto i wyszukiwać wolne domeny, które możemy zarejestrować. Kiedy znajdziemy adres, który nas interesuje, a który w naszej ocenie nadaje się do dalszej odsprzedaży, rejestrujemy go i tak oto stajemy się dumnym właścicielem naszej wirtualnej nieruchomości. Następnie stajemy przed wyzwaniem, jakim jest znalezienie osoby chętnej do zakupu naszej domeny. Tutaj możemy albo ogłaszać się w internecie na różnego rodzaju stronach typu Allegro czy też OLX, albo wystawić naszą domenę na giełdę domen. Giełdy domen, jak sama nazwa wskazuje, są miejscami, gdzie kupujący spotykają się ze sprzedającymi i tam właśnie możecie pokierować swoje kroki. Ostatnim sposobem na znalezienie kupca jest bezpośrednie komunikowanie się z osobami, które byłyby zainteresowane zakupem naszej domeny. Dla przykładu, gdybyśmy zarejestrowali domenę dentystaszczecin.pl, moglibyśmy napisać czy też zadzwonić do wszystkich zakładów stomatologii w tym mieście i zapytać o chęć zakupu naszego adresu. Oczywiście największą wartość mają właśnie unikalne nazwy, takie jak choćby domeny generyczne, czyli takie, które są niepowtarzalne, jak na przykład auto.pl, buty.pl czy też inne. Takie adresy są już dawno zajęte i próżno ich szukać, niemniej jednak możecie obserwować nowe trendy, jakie powstają w świecie i szukać słów, jakie je określają. Dobrym przykładem mogą być tutaj na przykład nowe nazwy kryptowalut, które wchodzą na rynek, a które mogą z czasem stać się oczywiście bardzo popularne. Często mają one więc nazwy, które nie występują w języku polskim i nie są jeszcze zajęte. Drugim pomysłem na zarabianie na domenach internetowych jest handel. Tutaj zasada jest bardzo prosta. Kup tanio, sprzedaj drogo. Tak samo jak inne rzeczy na tym świecie, tak i domeny internetowe można flipować. Ten jednak sposób wymaga od nas trzech rzeczy. Pierwszą są oczywiście środki finansowe, których potrzebujemy na zakup domen. Drugą sprawą jest umiejętność negocjacji cen, a trzecią doświadczenie, ponieważ potrzeba nie lada nosa, aby wywietrzyć okazję, ubiec konkurencję i sprzedać z zyskiem swoją inwestycję. Domeny internetowe to nie tylko sprzedaż i handel. Dobrym pomysłem na zarabianie na domenach jest również ich przechwytywanie. Każda domena posiada roczny okres, w którym jest ona opłacana. Po upływie tego okresu jej
ich właściciel musi odnowić abonament na kolejny okres. W przeciwnym wypadku tego typu domena może zostać przechwycona przez inne osoby. I tutaj otwierają się przed nami naprawdę ciekawe możliwości. Przechwytywać domeny możemy w różnym celu. Każdemu jednak przyświeca idea zarabiania pieniędzy. Trzecim pomysłem na zarabianie na domenach jest więc ich przechwytywanie i dalsze przekierowanie domen. Wyobraźcie sobie sytuację, że duża firma zajmująca się tworzeniem stron internetowych upada i domena, na której stał ich serwis, nie zostaje przedłużona. Trafia więc ona do przechwycenia. Oczywiście taką perełkę chce przechwycić nie jeden, więc gdy chętnych jest więcej, trafia ona na 7-dniową aukcję, w której to każdy może ją wylicytować. A firm informatycznych zainteresowanych zakupem domeny konkurencji oczywiście nie brakuje. Jeżeli jednak tylko jedna osoba zgłosi chęć przechwycenia, taką stronę możemy przejąć praktycznie za darmo. Tak się składa, że ostatnio chciałem przechwycić właśnie taką stronę i oczywiście trafiła ona na aukcję, ponieważ osób zainteresowanych było znacznie więcej niż tylko ja. Wyobraźcie sobie, że cena końcowa wygasającej domeny do przechwycenia sięgnęła ponad 17 tysięcy złotych. Jak więc widzicie, przechwytywanie domen jest zajęciem niezwykle intratnym. Kolejnym pomysłem na zarabianie na domenach jest ich przechwytywanie pod usługi SEO. Niektóre wygasające domeny posiadają bardzo mocny profil backlinków, który może przekazać swoją moc innym domenom, które potrzebują jej do zajęcia wyższych pozycji w wynikach wyszukiwania. W związku z tym możemy wyszukiwać tego typu domeny, przechwytywać je, a następnie odsprzedawać. Oczywiście sama odsprzedaż jest tylko jedną opcją. Możemy również z powodzeniem stawiać na tego typu serwisach nasze własne strony internetowe. W takim przypadku już na starcie mamy znacznie lepszą sytuację do wypozycjonowania naszej domeny niż w przypadku, gdybyśmy mieli robić to samo z domeną, którą dopiero co zarejestrowaliśmy. Oszczędzamy więc czas i nasze pieniądze, które musielibyśmy wydać na zdobywanie linków i pozycji w wynikach wyszukiwania. Oczywiście nie jest to koniec możliwości, jakie daje nam przechwytywanie domen. Nie chcecie sprzedawać stron i nie posiadacie zdolności, aby je samemu tworzyć, to nic nie szkodzi. Możecie waszą stronę wydzierżawić. To kolejny pomysł na zarabianie na domenach, który również cieszy się sporą popularnością. W takim przypadku możemy zabawić się w rentiera i zacząć użyczać swoich stron innym osobom, które są skore do poczynienia takiej inwestycji. Kolejnym pomysłem na zarabianie na domenach są literówki. Są to adresy stron www, które są bardzo podobne do popularnych, dużych portali. Przykładem może być strona Allegro przez jedno L, czy też Google przez jedno O. Tego typu literówki wpisywane są w wyszukiwarkę przez miliony osób dziennie i kiedy uda nam się pozyskać taki adres, możemy postawić na nim bliźniaczy serwis lub podpiąć do niego na przykład programy partnerskie dużej strony i czerpać profity czy to z reklam wyświetlanych na naszej literówce, czy też poprzez procent od zarobków z afiliacji. Jak widzicie, świat domen internetowych daje nam naprawdę masę różnego rodzaju sposobów na zarabianie pieniędzy w internecie. Zarówno handel domenami, jak również ich dzierżawa czy też przechwytywanie może stać się dla każdego źródłem dodatkowego dochodu czy nawet stałej pracy. Oczywiście, ten krótki materiał nie wyczerpuje do końca tematu domen internetowych, a jest jedynie wprowadzeniem do tego bardzo ciekawego świata wirtualnych adresów. Nie jest to jednak jedyny pomysł na zarabianie pieniędzy w sieci. Jeżeli chcielibyście poznawać inne ciekawe pomysły na zarabianie online, zapraszam Was do innych moich wideo, a także na stronę sprytnypieniądz.pl/wiedza, na której to znajdziecie mój autorski e-book 99 sprytnych pomysłów na zarabianie w sieci. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.